Nie pamiętam. A ja pamiętam, ostatnio oglądałem wczoraj, znaczy w kinie byłem na Zimnej Wojnie, zajebisty, a w domu Lanski, o Meyerze Lańskim, takim gangsterze żydowskiego pochodzenia, zresztą w Polsce się urodził, z Richardem Dreyfusem. Taka historia, którą już oczywiście dobrze znałem, ale inaczej jeszcze opowiedziana. Chciałem powiedzieć, nie słucham. No więc w trasie staram się raczej nie słuchać tego, co bym chciał słuchać, tylko robię sobie przerwę w słuchaniu, ale chętnie słucham tego, co inni podsuwają. Na przykład Kazik. Kazik ma taki zwyczaj, że jak jedzie samochodem, to ma swoje ulubione płyty i wtedy mam okazję poznać coś, czego bym sam nie znalazł. Jak jadę z Piotrkiem Wieteską, czyli z menadżerem, to słucham tego, co on włączy, bo uważam, że kto prowadzi, ten jest panem odtwarzacza. A jak ja prowadzę, no to co tam ściągnę z półki, no to niekoniecznie są rzeczy moje ulubione. Jan Sebastian Bach. Miles Davis. Obecnie autorytetów brak. Obecnie autorytetów brak. Sam ze sobą. Nie lubię grać sam. Lubię zespoły. Kiedyś powiedziałem, że nie nagram piosenki z Jackiem Kufirskim już, z którym robiłem płytę Spalaj się, i z Rafałem Kwaśniewskim, który grał na piątej płycie Kultu. Podtrzymuję to zdanie, mimo iż cała złość i żółć na nich mi dawno minęła i serdecznie ich pozdrawiam. Właściwie to nie chciałbym zagrać koncertu z nikim, bo wolałbym być jako publiczność. To się łączy z pytaniem o autorytety. Tak jak dawniej wymieniłbym jakieś nazwiska, to obecnie nie mam jakiegoś szczególnego marzenia, żeby z kimś wystąpić. Boję się, że będę myślał o czym innym niż o tym, co się dzieje na scenie. Ja się niczego na scenie nie boję. To znaczy, czasami zdarzają się sytuacje, że nie powinienem być na scenie i tego się boję. Nie mam takiego miejsca obecnie. Te czasy już minęły, kiedy miałem marzenia o jakichś wielkich podróżach. W tej chwili cieszę się każdym dniem w miejscu, gdzie aktualnie się znajduję. A ja bym chciał w wiele miejsc pojechać. Pierwsze z brzegu: Republika Południowej Afryki, Australia, Nowa Zelandia, trochę Włoch więcej zobaczyć, bo tylko Rzym widziałem. No i więcej czasu w Hiszpanii trochę spędzać niż spędzam, bo teraz trochę mało. No ale moim domem Polska. Nie chciałbym tak naprawdę, może to zabrzmi paradoksalnie, cofnąć się do czasów dzieciństwa i spędzić trudny mój czas, najtrudniejsze momenty, które mi się przytrafiały w dzieciństwie, jeszcze raz. Sycylia. Nie tęsknię za KMZ-em.